przerobiłam 12 rzędów karczku i dopiero teraz w 13 rzędzie zrobimy podział na rękawy i osobno tułów. Postanowiłam jednak zrobić tutaj tylko 12 rzędów. To w zupełności wystarczy w tym rozmiarze M. Natomiast w rozmiarze S, tak jak Wam wspomniałam, było 11 rzędów, a podział był w 12 rzędzie. Tak, taka moja podpowiedź. Teraz rozpoczniemy właśnie etap, w którym poszerzamy w biuście. To jest bardzo fajna rzecz, bo można, o zobaczcie, to jest dokładnie ten etap, tutaj pod rękawkiem. Tworzy się jeszcze takie dodatkowa przestrzeń pod rękawem i fajnie, bo nic tutaj nie ciągnie, nie uciska. Gdybyśmy od razu spięli bezpośrednio w tym 12 rzędzie, to jednak rękawek byłby za mały. Tutaj to, co Wam pokażę, to poszerzenie. Można w bardzo łatwy sposób przerobić. Wystarczy tylko przedłużyć łańcuszek albo skrócić go, uwzględniając to, aby łańcuszek ten był podzielny przez 3. To jest ważne akurat na tym etapie sukienki, jest to dosyć ważne, także zapamiętujemy. Ja jeszcze za chwilkę to będę razem z Wami oczko w oczko przechodzić, ale już tak na zaś. Łańcuszek pod jedną pachą, pod drugą pachą musi być podzielny przez 3. Róbcie sobie też takie notatki. Ja też zrobiłam, ile oczek było na rozmiar S, czyli tą cytrynową sukienkę lemoniadę, ile oczek będzie na rozmiar M i już Wam wszystko mówię. Ułóżcie sobie w ten sposób Waszą sukieneczkę, jak już macie odpowiednią ilość rzędów. Na większe rozmiary tych rzędów trzeba zrobić więcej, na mniejsze oczywiście mniej ma być. Ten 12 rząd w mojej M-ce muszę jeszcze połączyć, a więc już zbliżam. Łączenie to jest stara sprawa niejako, bo po prostu wbijamy się w łańcuszek, który składał się z 4 oczek. I przechodzę tym razem tylko jedno oczko ścisłe w lewo. Wyjątkowo, zawsze były 2, a teraz tylko jedno. Jedno oczko ścisłe w lewo i niejako jestem na środku tej naszej fałki na przodzie. I teraz zobaczcie, przejdźcie palcem aż do drugiego miejsca, do tego miejsca, gdzie jest nasza fałka, czyli tutaj, gdzie jest ten nasz pierwszy róg. Przejeżdżamy do pierwszego rogu i tutaj składamy tak, o zobaczcie sobie, te miejsca róg i nasz początek rzędu. I zobaczcie, to będzie nasz rękaw. To już będzie nasz rękaw. Drugi róg już się Wam sam ułoży, tak fajnie samoistnie. To będzie nasz rękaw, ale już Wam powiem, jak go fajnie wyprofilować. Już tutaj przygotowałam ten róg w miejscu, w którym trzeba. I teraz, jeżeli robicie inne rozmiary niż ja, dziecięce czy większe rozmiary, potrzebujecie tutaj w biuście, żeby było dużo miejsca albo mniej. Wcale nie musi być identycznie jak u mnie, bo kobiety mają, mimo że przykładowo rozmiar S, to mają duży biust i po prostu potrzebują poszerzyć w biuście. Ja Wam też powiem, jak to zrobić. Wystarczy przedłużyć ten łańcuszek, uwzględniając to, aby była liczba podzielna przez 3. I teraz rozpoczynamy. Najpierw pierwsze 3 oczka robimy, 1, 2, 3, i te 3 oczka będą zastępować nam słupek. One, te pierwsze 3 oczka, jakby nie wliczają się do tej liczby podzielnej przez 3, także je po prostu robimy i zapominamy o nich, o tych 3 oczkach, a liczenie znowu rozpoczynamy. I teraz ja w mojej SC, czyli w tej lemoniadzie, cytrynowej sukience, zrobiłam
12 oczek pod pachą. Jedną pachą i drugą pachą. Oczywiście teraz pod tą pachą dodałam jeszcze 3 oczka, tak jak teraz, na początek, na tak jakby słupek zwrotny, ten zwrotny słupek. I tak, zrobiłam 3 oczka i dalej 12 oczek poszerzających. W MC zrobimy teraz 15 oczek poszerzających. A więc tak, już mam 3 oczka i liczenie rozpoczynam od nowa, tak jak mówiłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, bo tutaj w MC zrobię ciut szersze. Teraz proszę zrobić narzut i zerkamy na to miejsce, tutaj na nasz najbliższy róg, czyli na tą fałkę. Wbijamy się w fałkę pod 2 oczka łańcuszka i tutaj wykonujemy słupek. Już mamy połączone miejsca, a tutaj pojawił się nam nasz rękaw. Powiem co dalej. Następnie kontynuujemy wzór zgodnie z naszym wzorem, aż dojdziemy do drugiej pachy, czyli tak, tutaj bez zmian oczko, w następnej dziurce słupek, oczko, słupek i tak dalej, jak już wrócę do Was na wizję właśnie z tą drugą pachą, to wytłumaczę, jak tam sobie poradzić. Także przerabiamy teraz i dochodzimy do następnej fałki. Doszłam już do kolejnej pachy. Mam przed samą fałką słupek, oczko wykonane, a więc mówię co dalej. Proszę zrobić narzut i w tej fałce wykonujemy słupek. I teraz wykonujemy identyczną ilość oczek łańcuszka, którą zrobiliśmy na początku, ale tutaj pamiętajcie, że tych pierwszych 3 oczek nie uwzględniamy do liczby. One będą później pod koniec rzędu tak jakby ucięte. To jeszcze Wam powiem pod koniec rzędu. Także w wersji tej różowej w MC sukienki to było 15 oczek, a w wersji S 12 oczek. Teraz wykonujemy, a więc ja z Wami jeszcze tutaj szybciutko przerobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Od razu robię narzut i identycznie, jeśli robicie jakieś inne rozmiary, musicie zrobić taką długość łańcuszka, żeby jedna i druga strona ze sobą pasowały. Możecie zrobić ten łańcuszek i przymierzyć, czy pasuje na Was, czy pasuje właśnie na dziecko. Wtedy ewentualnie zmienić liczbę oczek tu, ale już niestety trzeba będzie podpróć i na początku też zmienić liczbę oczek. Także to jest takie trochę ryzyko. Ja wiele razy naprawdę muszę Wam powiedzieć, że te moje prototypy, które już powielam razem z Wami, pruję, robię. Także to jest naprawdę wyłapywanie takich błędów, wielokrotne prucie. I co dalej? Mam już 15 oczek zrobionych. Zerkam na moją drugą fałkę, mój kolejny róg. Tutaj wbijam się i wykonuję słupek. Mam kolejną pachę już zrobioną. Także teraz można w tym momencie przymierzyć, a ja dalej kontynuuję do końca po staremu słupek, oczko i wracam do Was pod koniec tego rzędu. Przerobiłam już cały ten rząd, doszłam do miejsca, gdzie zrobiłam pierwszy łańcuszek i teraz tutaj mam zrobiony słupek i oczko. O tym oczku nie można zapomnieć. I teraz wbijamy się szydełkiem w trzecie oczko, liczone od podstawy tego naszego długiego łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Tutaj wbijamy się
i łączymy rząd. Ten pierwszy rząd, który rozdzielał nam, pierwszy rząd tułowia, o, tak może to nazwijmy. I teraz, aby rozpocząć kolejny rząd, wbijam się jedno oczko ścisłe w lewo, czyli pierwsze z brzegu oczko w lewo, robię oczko ścisłe i dopiero tutaj rozpoczynam ten rząd. Wykonuję 3 oczka łańcuszka, tylko 3. Proszę zrobić 3 oczka, 1, 2, 3, narzut i po łańcuszku kontynuujemy wzór, który tutaj mamy, czyli odliczamy jedno oczko i w drugie oczko wbijamy się, tak jak to robiliśmy na samym początku naszej sukienki. Oczko jedne omijamy, w drugie wbijamy się i słupek. Następnie u góry oczko łańcuszka i znów omijamy jedno, w drugie wbijamy się, oczko łańcuszka. Ja przejdę tutaj ten kawałeczek razem z Wami. To samo, oczywiście to samo robimy po drugiej stronie, czyli tak jakby obrabiamy wzorem naszych słupków i oczek łańcuszka te miejsca, które poszerzyliśmy. Słupek, oczko, słupek, oczko. I teraz tutaj wbijam się już w moje ostatnie oczko i dalej mam słupek. Dalej kontynuuję wzór, czyli po staremu przerobię cały ten wzór do końca rzędu. Myślę, że tutaj nie ma potrzeby, żebym jeszcze raz pokazywała pod drugą pachą. Po prostu przerabiacie ostatni słupek, oczko łańcuszka i następny słupek od razu, zaraz za będzie wbity w pierwsze oczko, które mamy w ciągu tych oczek. To się tyczy wszystkich rozmiarów. Niektórzy po prostu będą musieli tych słupków zrobić mniej, inni więcej, ale to się tyczy wszystkich rozmiarów. I w ten sposób obudujemy już te nasze łańcuszki. Proszę przerobić ten rząd do końca i pod koniec tego rzędu proszę przygotować znacznik, który już będzie nam do samego końca sukienki potrzebny, bo zmienimy tutaj metodę łączenia, ale o tym jeszcze za chwilkę powiem. Także przerabiamy ten rząd i widzimy się pod koniec tego rzędu. Przerobiłam już ten rząd do końca. W tej drugiej pasze, o, to się tak chyba wymienia, pod tą drugą pachą, może żeby było bezpieczniej. Wygląda to tak, także fajnie się zgrało, bo jest liczba oczek podzielna przez 3. Natomiast jak teraz będzie wyglądało łączenie? Do tej pory łączyliśmy każdy rząd oczkiem ścisłym, teraz zmieniam taktykę, ponieważ będzie to łączenie jednak bardzo widoczne. Wzór jest taki mało skomplikowany, wręcz prosty i każde łączenie rzędu, każde rozpoczęcie rzędu byłoby widać. I spraktykowałam to, bo zrobiłam najpierw spory kawałek, chyba z 20 cm sukienki, który później musiałam spruć, bo naprawdę to łączenie rzędu nie dość, że było mocno widoczne, to jeszcze szło po skosie. To już fatalnie wyglądało, bo niejako by szło po całej sukience, bo sukienki, no przynajmniej z tej włóczki, fajnie robić do końca motka i wychodzą po prostu dłuższe nieco. I to łączenie rzędu wtedy by tak się zakręcało na samej sukience. Postanowiłam zmienić taktykę. Tutaj robimy dokładnie tak, jak w zabawkach, czyli na metodę na ślimaka, a więc proszę zrobić narzut, mam słupek, oczko zrobione, wbijamy się pod ten łańcuszek, który robiliśmy na początku, składał się on z 3 oczek, tutaj wbijamy się i wykonujemy słupek i tutaj wiem, że jest to pierwszy słupek następnego rzędu, ale znacznik wbijam dopiero w tym, albo nie, może już tutaj wbiję znacznik. Tak,
dokładnie tutaj, przed tym słupkiem, wbijam znacznik w dziurkę i to jest znak, że tutaj rząd się rozpoczyna i tylko tutaj pod tą jedną pachą będzie troszkę zdeformowana ta krateczka, ale tego naprawdę nie widać. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż łączenie rzędu właśnie poprzez oczko ścisłe. A więc dalej kontynuujemy, kratki już normalnie będą widoczne. Jeszcze przerobię z Wami jeden rząd, ale myślę, że kto robił maskotki, ten już poleci po prostu. I faktycznie, gdybyśmy nie zaznaczyli znacznikiem, byśmy polecieli tak, bo nie jest to w ogóle widoczne, że tutaj gdzieś się rozpoczyna, a gdzieś kończy rząd. Znaczy teraz widać, bo tutaj jest inna ta krateczka, ale w dalszej części tego w ogóle nie będzie widać. A więc przerobię jeszcze jeden rząd, wrócę tutaj do tego miejsca i powiem Wam, ile rzędów musimy teraz zrobić przed sposobem poszerzania, który rozpocznie się na biodrach. Także teraz sporo rzędów do przerobienia, identycznych, prościutkich, także jeszcze przerobię i za chwilkę powiem Wam. I zrobiłam kolejny rząd, doszłam do mojego znacznika. Teraz wystarczy tylko go wypiąć i... Oj, coś mi się tu rozwarstwiło brzydko. I zrobić po prostu dalej kontynuację naszego wzoru, jakby nigdy nic, pamiętając, aby tutaj miejsce, gdzie był znacznik, tu był znacznik pod spodem, teraz musimy przełożyć u góry znacznik. I znów wiemy, że to jest rozpoczęcie następnego rzędu. Liczenie rzędów jest bardzo ważne, bo teraz mamy do przerobienia troszkę rozmiarze S, mamy do przerobienia od momentu tutaj, gdzie był podział na tułów, mamy do przerobienia 19 rzędów, a tutaj dalej będziemy poszerzać, delikatnie poszerzać, powiem jak. Tutaj natomiast w rzędzie w rozmiarze M zrobię 20 rzędów. Możecie oczywiście przedłużać ten etap, bo jest to etap, w którym robimy prosto. Tutaj jest i to w zupełności jest poprawne. Sukienkę robimy prosto. Natomiast na bioderkach już trzeba coś tam poszerzyć. Poszerzanie też będzie bajecznie proste, także bez obaw możecie zrobić taką delikatnie rozkloszowaną, jaką ja robiłam, albo taką całkowicie rozkloszowaną, że ona się poszerza, poszerza, poszerza aż do samego końca. Wtedy jest falowana. Ja robiłam ze względów po prostu ekonomicznych, żeby mi starczyło włóczki i żeby była ona ciut dłuższa. Ale oczywiście możecie dokupić jeszcze jeden motek, zrobić dłuższą niż ja, krótszą niż ja. To już kwestia gustu. Także robimy teraz bluzkę prosto. W rozmiarze M to ma być 20 rzędów, czyli ja już zrobiłam 2 rzędy. Przede mną jeszcze 18 rzędów. No i widzimy się dopiero w momencie, w którym pokażę, jak na biodrach poszerzyć. Przerobiłam kolejny etap i tutaj muszę od razu Was przeprosić, bo przekłamałam jednak trochę. Wspominałam, żeby zrobić 20 rzędów, już to skreśliłam, ale trzeba jednak w rozmiarze M zrobić minimum tak 23 rzędy tego tułowia. W rozmiarze S wystarczy 19-20 rzędów, ale tak naprawdę możecie same regulować, czy ta prosta część tutaj na tułowiu ma być długa czy krótka, bo czasami ktoś po prostu chce też, żeby mu się rozszerzało, sukienka rozszerzała pod samym biustem na przykład. No to wtedy zrobi krótszy, mniej rzędów tutaj. Inni wolą, jak długa jest ta część. I u mnie właśnie jest ta długa część prosta, to
to 23 rzędy i dokładnie teraz, w następnym 24 rzędzie wersji M, a w 20 rzędzie wersji S, pokażę, jak zrobić rozszerzenie na biodra. Jest to niesamowicie proste. Ja tutaj musiałam troszkę zwęzić moją sukienkę, bo się nie mieściła. Pięknie się prezentuje. Już bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej włóczki. Ale już bierzemy się za tą metodę poszerzania. Możecie poszerzać tak naprawdę w dowolny sposób. W sensie takim, już tutaj zwężam. W sensie takim, że możecie zrobić sukienkę poszerzoną tylko tutaj na tym odcinku bioder. Tak jak u mnie, ta cytrynowa sukienka jest właśnie w ten sposób zrobiona. Tylko tu na biodrach jest kilka rzędów, powiem ile, poszerzenia. Natomiast reszta jest już bez poszerzania, czyli dokładnie tak samo robiona jak ten odcinek przed chwilą. Możecie robić metodą poszerzania do samego końca. Wtedy sukienka będzie Wam się poszerzać i będzie taka po prostu rozkloszowana, falbaniasta. I to jest na przykład fajny sposób na sukieneczki dla dziewczynek, dla dzieci, ale nie tylko oczywiście, bo takie rozkloszowane też są bardzo, bardzo subtelne, takie piękne swoim kształtem, no i nie ma co ukrywać, ukrywają troszkę niedoskonałości figury, te mocno rozkloszowane. Ale to już decyzję pozostawiam Wam i jestem bardzo ciekawa, czy właśnie wybierzecie taką formę. Nie ma co się oszukiwać, zjeta forma rozkloszowana całkowicie więcej włóczki. Natomiast ta wersja jest taka oszczędnościowa i dlatego ją wybrałam. Także już pokazuję w 24 rzędzie, ja już tutaj rozpoczęłam jedną kratką, jak zrobić właśnie rozkloszowanie. I to jest super proste, to jest bajecznie proste, bo robimy, zerkamy na następną kratkę, robimy jedno oczko, aha, ja już miałam jedno oczko, także muszę podpróć, bo wyszłyby mi dwa. Także już mam słupek, oczko zrobione. I w następnej kratce po prostu robimy słupek, jedno oczko łańcuszka i znów w tej samej kratce kolejny słupek. Czyli robimy kratkę w kratce. Do tej pory to był tylko słupek na kratce, a teraz robimy jeszcze jedną kratkę w kratce. Ale żeby to się ładnie układało, musi być odstęp pomiędzy tymi kratkami i ja zrobiłam sobie 9 kratek normalnych, a w 10 taką kratkę tradycyjną. Czyli tak, robię razem z Wami po staremu tutaj, czyli słupek, oczko i liczę te krateczki. Już mam raz, dwie krateczki normalne, słupek, oczko, trzecia kratka, czwarta kratka, już zrobiona. Oczywiście możecie robić gęściej te poszerzenie, wtedy będzie po prostu bardziej rozkloszowana, taka no taka mocno falbaniasta. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kratek i w 10 robię powtórzenie tego poszerzenia, czyli kratkę w kratce tej samej. Tak ciągnę do końca tego rzędu. I teraz wcale się tym nie przejmujcie, że pod koniec rzędu będzie na przykład niepełna dziewiątka tych kratek normalnych. Naprawdę się tym nie przejmujcie. U mnie w tej cytrynowej sukience nie było w ogóle zgodności końca z początkiem i w ogóle tego nie widać, także naprawdę się tym nie przejmujcie, jeżeli tutaj będzie gdzieś powiedzmy między pierwszą kratką w rzędzie, a ostatnią 4, 5, 6, między fałką tą, 4, 5, 6 tylko kratek, to nie będzie w ogóle wpływać na kształt sukienki.
Także proszę przerobić do końca i powiem, co dalej.